Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan Adam Traczek, Think Tank Global Lab. Dzień dobry panu i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Wybory w Niemczech, znamy pierwsze wyniki i wyrównany wyścig między CDU a SPD. Panie Adamie, poproszę takie szybkie spojrzenie na to, jak wygląda ta większość Bundestagu. No jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała większość i to jest największa konkluzja tych wyborów. Znamy już w zasadzie wyniki, można już powiedzieć spokojnie, że SPD wygra te wybory z około procentową przewagą nad HDK-ami, później Zieloni niecałe 14, może koło 14%, liberałowie koło 11-12, AfD koło 10-11, no i Die Linke, która jeszcze w momencie, jak rozmawiamy, oscyluje na granicy progu wyborczego, więc tam trzeba będzie jeszcze patrzeć, czy przypadkiem nie spadną poniżej ten próg, a jeżeli spadną, to czy uda im się zdobyć więcej niż 2 mandaty bezpośrednie, bo to pozwala brać udział jakby w proporcjonalnym dzieleniu tego wyborczego tortu. Więc mamy wynik, ale nie wiemy jeszcze, co z tym wynikiem się wydarzy. Nie wiemy, kto będzie kanclerzem, zarówno socjaldemokraci, co jest oczywiste jako zwycięska partia, ale także chadecy zgłosili już pretensje do stworzenia przyszłego rządu, do stania na czele przyszłego rządu i faktycznie albo będzie to polityk SPD, czyli Olaf Scholz, albo polityk chadecji, czyli Armin Laschet najprawdopodobniej, o ile ktoś go nie będzie chciał jeszcze w trakcie najbliższych tygodni obalić jakimś pałacowym przewrotem, ale tego kanclerza nie wybiorą już wyborcy, tylko wybiorą w zasadzie mniejsze partie w ramach rozmów koalicyjnych. Wybiorą go Zieloni i liberałowie, którzy teraz autentycznie mają bardzo silne karty przetargowe, bo to oni są kingmakerami w tej układance. No i troszeczkę będziemy w sytuacji, w której ogony w zasadzie będą machały psem. Rozumiem, że Zieloni czują się rozczarowani. Zieloni na pewno mają takie ambiwalentne podejście do tego wyniku. Oni w pewnym momencie na początku kampanii prowadzili, nawet mieli 28%, nawet w szczytowym momencie w sondażach. Teraz mają połowę tego, więc na pewno czuć tutaj niedosyt. Zieloni chcieli walczyć o pełną pulę, o wygraną, o urząd kanclerski. Są trzecią partią i dużo bliżej jest im do reszty peletonu niż do tej dwójki liderów, więc na pewno jest duży niedosyt. Zresztą Annalena Baerbock w przemówieniu już po ogłoszeniu wyników wyborów powiedziała, że chcieli więcej, tak? I także z powodu jej błędów więcej nie udało im się osiągnąć i wzięła część odpowiedzialności, czy dużą część odpowiedzialności na siebie, co świadczy ono jednak dużej pokorze i dojrzałości tej polityczki, bo na przykład Armin Laschet się nie zdobył na takie słowa, zwalał w zasadzie wszystko na jakieś czynniki zewnętrzne. Ale mimo wszystko Zieloni mają i tak najlepszy wynik swojej historii, tak? I jakby to pokazuje, że Zieloni mają dość duże szanse jednak na dołączenie do tych dwóch największych sił niemieckiej polityki. Napisał pan na Twitterze, że największym przegranym jest miasto Berlin. To jest specyfika lokalnej polityki. Równolegle do wyborów do Bundestagu odbywały się także wybory regionalne w Pomorzu Przednim, Mecklenburgii Pomorzu Przednim i właśnie w Berlinie. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim zwycięstwo wyraźne kandydatki SPD Manueli Schwesi, która blisko wynik 40%, więc tam będzie stabilny rząd, to jest w ogóle wschodząca gwiazda niemieckiej polityki, warto ją obserwować. Natomiast w Berlinie mamy wynik w tym momencie jeszcze nie do końca konkluzywny. Jedne sondaże pokazują, że SPD jest na czele, jedne pokazują, że Zieloni, więc tutaj jeszcze czeka nas długa i nerwowa noc. Ale ja tutaj zwracałem uwagę na to, że zarówno jakby SPD, jak i Zieloni, ale też wszystkie partie opozycyjne
czyli IHDC i FDP w Berlinie. No to ja osobiście jestem osobą mieszkającą, przynajmniej połowę mojego czasu spędzającą w Berlinie. Ja bym miał wielkie problemy z tym, żeby zagłosować na chociaż jedną z tych partii, bo żadnej nie uważam za kompetentne. To jest w pewnym sensie no, specyfika berlińskiej polityki. No ale zobaczymy, jaki czeka nas układ koalicyjny. Mimo wszystko prawdopodobnie w Berlinie zostanie zachowana koalicja czerwono-zielono-czerwona, tylko być może teraz z zielonymi na czele. Czyli mniejsze partie wybiorą kanclerza u naszych sąsiadów, o tym mówił Adam Traczyk, think tank Global Lab. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.